Szczecin jako piękne miasto ma zupełnie unikalny cmentarz, który jest perełką, można powiedzieć, sztuki. Ten cmentarz właściwie ma szczególne dla nas znaczenie, bo to jest jakby zbiorowy pomnik Szczecinian tych właśnie pierwszych pokoleń, które tutaj zaczęły swoje działania. Zbiorowy pomnik, który właściwie jest poświęcony wszystkim, bo tutaj wszyscy w zasadzie kończą swoje życie szczecińskie. I w tym pomniku właściwie jest zaklęta dusza Szczecinian, czy duch miasta, a z drugiej strony to jest miejsce, gdzie właśnie ten duch jest cały czas podsycany, bo tu się przychodzi, pamięta, wspomina. Dotąd było tak, że wiele osób, które tu w Szczecinie swoim dorobkiem się składały na nasze dziedzictwo, przyjeżdżało, działało, ale potem na cmentarzu swojego pomnika nie mają, bo gdzieś byli z innych miejsc i tam powędrowały ich doczesne szczątki. Idea drzewek pamięci to jest właśnie idea genialna w swojej prostocie i w swojej intencji, bo to jest idea dołączenia do tego zbiorowego pomnika tych właśnie śladów pamięci po ludziach, którzy tu mieszkali, tu żyli, tu działali, wnieśli swój dorobek, często niebagatelny, bo to są czasami wybitne postaci szczecińskich elit. Tu właśnie te drzewka pamięci są takim dowodem ich istnienia i są takim miejscem, gdzie wędrując w czasach jesiennych, listopadowych, można się zatrzymać i można sobie ich przypomnieć i można o nich jeszcze sobie pomyśleć jako właśnie ludziach, którzy się składają czy złożyli na dorobek naszego miasta i ich wkład w tworzenie szczecińskiego dziedzictwa jest wart pamiętania, jest często bezcenny i to była idea znakomita, oddolnie podjęta, jestem zawsze pod wrażeniem tego pomysłu i myślę, że wszyscy powinniśmy służyć tym działaniom, które powodują, że to miejsce, ten cmentarz będzie też takim zakorzenieniem i świadectwem tego, czego myśmy w Szczecinie dokonali i tego, jak jesteśmy wdzięczni tym, którzy byli autorami tych dokonań. A drzewka pamięci, mam nadzieję, że będą trwały równie jak granit grobów zbudowanych nad szczątkami doczesnymi Szczecinian, którzy swoje życie poświęcili temu miastu. Pan profesor Babiński jako rektor Politechniki Szczecińskiej zabiegał o utworzenie Towarzystwa Naukowego skupiającego naukowców różnych dziedzin. Zależało mu na tym, żeby miasto, gdzie przybyła ludność kresowa z różnych stron, żeby miasto to nabrało też takiego charakteru miasta akademickiego. Uczelnie, studenci, profesorowie i towarzystwo naukowe. To są takie elementy, które miały wzbogacić miasto o tę sferę intelektualną. Szczecin znalazł się także na mapie ośrodków akademickich kraju. Wielkie rzesze studentów przybywały do Szczecina. Uczelnie nie mogły dostarczyć miejsc dla ich kształcenia. Drzewka pamięci to bardzo ładny pomysł utrwalenia pamięci o ważnych osobistościach miasta Szczecina. Dąb, drzewo, które należy do drzew długowiecznych, osiągających kilkaset lat życia. Heniu Banasiewicz, bardzo piękna historia życia, może zbyt krótkiego życia, jednego z najbardziej takich ekspresyjnych twórców szczecińskich, ponieważ ja przede wszystkim znam go ze Szczecina. Ze wszystkiego, co robił dla Szczecina, jakim był nieprawdopodobnie dynamicznym poetą, bo ja znam go przede wszystkim z poezji, z narracji poetyckiej, z konkursów poetyckich, ze slamów poetyckich, byśmy to dzisiaj nazwali,
na owe czasy były to spotkania, spotkania jeszcze te przepiękne, w miejscach, gdzie przesiadywało się do wczesnych godzin rannych, dyskutowało się o poezji, filozofowało się w kierunku sztuki. Koncepcja i idea Drzewek Pamięci jest czymś w tym ogromie naszego cmentarza, który jest przepiękny i cudowny, jeden z najpiękniejszych cmentarzy w Europie, jest szalenie ważna. W Szczecinie był on delegatem Centralnego Gdańskiego Urzędu Morskiego, a więc bardzo ważnej placówki, bo tu wszystko się rodziło, tu trzeba było wszystko zacząć od nowa. Mało tego, kapitan Bartoszyński zdawał sobie sprawę z roli żeglugi rzecznej, należał do tej Ligi Rzecznej i dzisiaj zaniedbana Odra, która w zasadzie mogłaby być korytarzem transportowym pomiędzy nawet Austrią i Czechami aż do Bałtyku, dopiero po wojnie ruszyła i tu rola kapitana Bartoszyńskiego była ogromna. Niestety tak się złożyło, że kapitan Bartoszyński został oskarżony w okresie stalinizmu i w sfingowanym procesie zarzucono mu szpiegostwo na rzecz Francji i Wielkiej Brytanii. Oczywiście dostał haniebny wyrok śmierci. W Gdyni równolegle zapadło aż 11 wyroków śmierci, z których 3 wykonano, a po apelacji kapitan Bartoszyński skazany na 15 lat więzienia, resztę życia spędził w więzieniu. Pamięć o człowieku trwa tak długo, jak on żyje w umysłach ludzkich. I rzeczywiście selekcja tych osób, które tu spoczywają, jest bardzo starannie dobrana. Tadeusz Bursztynowicz był niezwykłą postacią. Wieloletni dyrektor Opery na Zamku. Chyba najważniejszą rzeczą, jakiej dokonał spośród wielu innych w swoim zawodowym życiu, to, że dzięki jego determinacji z tych niesprzyjających i bardzo amatorskich, wręcz prymitywnych warunków na ulicy Potulickiej teatr muzyczny szczeciński przeniósł się na zamek. W tych warunkach, w których od końca lat 50. teatr występował na Potulickiej, zamek był rzeczywiście objawieniem przestrzennym, technologicznym. Dzisiaj my wiemy, że jak na dzisiejsze standardy te warunki i ta technologia była ubożuchna, ale to dzięki jego determinacji zawdzięczamy przenosiny do zamku i pewnie ten remont, który w rocznicę 30. jego śmierci zakończył się, pokazuje, jak ważna była ta decyzja. Pewnie nigdy nie mielibyśmy tak nowoczesnego i pięknego teatru muzycznego, tak pięknej opery na zamku, gdyby nie jego decyzja, jego determinacja, żeby właśnie w tym miejscu usytuować teatr. Idea Drzewek Pamięci to jest ta chwila zadumy, to jest ta chwila refleksji, to jest ta chwila wspomnienia, bardzo pozytywnego wspomnienia, bo wspomnienia są zawsze bez wad. Przysłużył się temu, że powstały police na miejscu straszliwie zbombardowanej fabryki benzyny, co dzisiaj stanowią police i dla Szczecina, i w ogóle dla Polski, no to wiadomo. Dzięki niemu i jego możliwościom powstały połączenia nadmorskie łączące, powiedzmy, Świnoujście z Kołobrzegiem, także że to były wielkie, wielkie plany, które starał się realizować w ciągu swojego urzędowania. On sam nie był architektem, on był konstruktorem budowlanym i nie było, mogę powiedzieć, budowy w Szczecinie, której on by nie sprawdzał, nie opiniował. Także dorobek w tym zakresie miał ogromny. Był
to człowiek aktywny na wielu płaszczyznach. Archiwistyka, która może mniej interesuje tych, co będą stawali przy tym drzewku, przy tym dębie pamięci, może mniej archiwistyka interesuje, ale on opracował ogromną ilość dokumentów dotyczących i księstwa pomorskiego, i prowincji pomorskiej, ale także z okresu Polski Ludowej. Podziwialiśmy doktora Frankiewicza za to, że potrafił tworzyć alternatywne archiwum. Poza tym urzędowym, które kieruje się określoną metodologią, Bogdan Frankiewicz miał ogromną ilość przyjaciół i od nich pozyskiwał dokumentację. Dla środowiska humanistycznego, dla archiwistów szczecińskich była to postać wielka. Cieszymy się, że jego popularność wykraczała daleko poza granice archiwum i uniwersytetu. Bogdan Frankiewicz nie zdradził archiwum. Większość wybitnych archiwistów w zasadzie dzieliła swoje zainteresowanie między uniwersytet a archiwum. Bogdan Frankiewicz był lektorem, uczył francuskiego i niemieckiego, ale całe życie do końca, nawet gdy był na emeryturze, do końca był z nami. Jest najbardziej charakterystycznym człowiekiem archiwum państwowego. Był wielkim przyrodnikiem, szukał historii Paula Robiena, pierwszego ekologa w Szczecinie w 20 latach. On był wielkim humanistą i całe życie spróbował międzyludzkie kontakty tworzyć, w tym sensie, że chciał tworzyć lepszy świat. Ten początek jednak dla niego był bardzo ciężko. Mieszkając w Warszawie, na Żoliborzu, w czasie faszyzmu, 17-letni chłopak łapali w domu, ponieważ nie znalazł jego brat starszy. Potem przebywał 3 lata prawie w obozach koncentracyjnych. Młody chłopak, 17-letni. To pewno było bardzo ciężko. Później pisał o tym książkę. Szukał kontakty z Niemcami, co było wyjątkowe. Najmniej tak wrażenie miałem. Człowiek, który najgorzej swoje przeżycie w życiu miał z Niemcami związane. Potem szukał kontakty, aby ten kontakt humanizować i pokazać, jak wielkie serce może mieć człowiek i Polak. Myślę, że nasze miasto powinno być dumne, że taki kompozytor jak Marek Jasiński tutaj mieszkał, tutaj tworzył i tutaj znajdował inspirację. Ja myślę, że znajdował inspirację chodząc po ulicach naszego miasta, nawet chodząc tutaj po alejach naszego cmentarza, odwiedzając kościoły i naszą katedrę, gdzie zawsze rano odmawiał modlitwę i jak gdyby dziękował Bogu za to, że jest. Że ma taką inspirację, jaką ma. Myślę, że te odznaczenia, które Marek dostawał, są świadectwem, że to wielka postać. Ale dla niego najważniejsza była jego muzyka. Najważniejsze było to, że wypełnia swoim brzmieniem kościoły, katedry, sale koncertowe. To było dla niego najwyższe wyróżnienie. Ktoś kiedyś będzie przechodził tą aleją i spojrzy, przeczyta, pomyśli, przywoła pamięć Marka. I to jest piękne, że można tutaj przyjść i nawet na chwilę się zatrzymać i połączyć się z nim duchowo. Zapalić świeczkę. To drzewko pięknie rośnie, więc myślę, że duch Marka gdzieś tutaj się zakotwiczył w tej zieleni, w tej przyrodzie. Ja myślę, że ci wszyscy, którzy tutaj stoją obok siebie, są godni tego miejsca i tej idei. Był współautorem pierwszego ogólnopolskiego Kongresu Technologii Chemicznej, który odbył się w Szczecinie i w zasadzie skonsolidował całe ogólnopolskie towarzystwo technologów, zwłaszcza technologów nieorganików, i to do dzisiaj procentuje. Olbrzymia ilość publikacji, bardzo wysokie cytowania tych publikacji, duża ilość osób, które uzyskały tytuł i jednocześnie uprawnienia samodzielnego pracownika nauki poprzez habilitację.
To wszystko nie udałoby się, gdyby pan profesor Kałucki nie działał. Pamiętajmy o tych, dzięki którym tu jesteśmy, dzięki którym możemy się szczycić, że jesteśmy związani z tym rejonem. Ludzie pracują całe życie, coś robią. Różnie jest to odbierane. Czasami dopiero po śmierci okazuje się, jak ważne były to działania. Na co dzień trudno jest to ocenić. Nie można być prorokiem we własnym domu, a tutaj w przypadku Drzewek Pamięci mamy do czynienia z proroctwem, które dotyczy osób, które prawie całe swoje najważniejsze elementy życia zostawiły w Szczecinie, natomiast same są pochowane poza Szczecinem. Szczecin powinien pamiętać o tych ludziach. Jest jednym z najlepszych ilustratorów na świecie. Wszystkie pisma polityczne i takie urzędowe, i takie, i jakieś te wszystkie inne, gdzie potrzebne były jakieś ryciny, jakieś fajne dowcipne rzeczy, jakieś inne takie typu lepszego niż Zawka, niż powiedzmy wielu, wielu innych, dlatego że on malował to kolorowo. Kolorowo i robił dobrze. I rzeczywiście wydrukowali jemu taki poczet. No i w końcu się ujawiło, że jest jeden z 10 najlepszych grafików gazetowych na świecie. Drzewo, to ono żyje. Ono ma strukturę taką jak człowiek. Ono ma tkanki, ono ma żyły, ono wodę ściągnie, pije tego i spada liście, odradza się i tak dalej. Jest to pamięć, która długo żyje. I te drzewa, jak tak patrzymy, to one nam, gdyby nie one, obrzydliwy byłby świat. Ewa ma ogromne zasługi dla kultury miasta, powiedziałabym, bo była świetnym reżyserem. Reżyserowała muzykale, sztuki muzyczne, reżyserowała komedie, dramaty. Umiała sobie poradzić z każdym rodzajem pracy w teatrze. No nic dziwnego, była uczennicą Schillera, wielkiego naszego reżysera polskiego. A przy tym miała niesłychany wdzięk zjednywania sobie ludzi. Człowiek wzorzec, cudowny i nic dziwnego, że miasto ją tak też szanowała, bo no wszędzie była lubiana, szanowana za pracę, za charakter, za człowieczeństwo, które miała w sobie. Ewunia będzie żyła, jak długo to drzewo będzie żyło. Nie wiem, czy to miasto samo na to wpadło, czy to jest jakaś moda europejska. W każdym razie jest to szalenie miłe, cudowne, wspaniałe sadzenie drzewek pamięci o wybitnych postaciach. Ja nie ukrywam, że chciałabym zasłużyć na jakiś świerczek mały, ale to się chyba nie uda. Poza tym nie umieram jeszcze i jeszcze chcę trochę pożyć. Pełniąc funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków w takim bardzo trudnym okresie, kiedy jeszcze ta powojenna doktryna dowodzenia polskości tych ziem działała w ten sposób, że dowody niepolskości tych ziem były niszczone, materialne dowody, takie jak na przykład architektura. No i świętej pamięci Stefan Kwilecki na przykład obronił ruinę kościoła świętego Jakuba w Szczecinie, którą w jakimś tam momencie zamierzano w ramach porządkowania miasta wysadzić w powietrze. I to, że Kościół Świętego Jakuba istnieje dzisiaj, a jest symbolem miasta, a jeszcze z tym nowym hełmem jeszcze bardziej zwraca uwagę w panoramie miasta, zawdzięczamy Stefanowi Kwileckiemu, ale nie tylko, bo Stefan Kwilecki był także nauczycielem akademickim. Był człowiekiem, który wielu adeptów zawodu zainteresował, zafrapował i historią architektury, i historią sztuki, pięknem
sztuki historycznej, której bez wątpienia był koneserem. Społeczeństwo czy naród winien podlegać przekazowi kulturowemu, czyli pokolenie ustępujące powinno przekazywać swoje emocje zogniskowane w wydarzeniach i osobach pokoleniu następnemu. A każda forma zmonumentalizowanego przekazu, tak jak pomnik czy drzewko pamięci, które jest takim nietypowym rodzajem pomnika, ma sens, bo upamiętnia tych, których nie ma, i po śmierci tych, którzy pamiętają tych zmarłych, którym poświęcono monumenty, właściwie ci zmarli przestają istnieć w świadomości ogólnej. I z tego punktu widzenia uważam to za inicjatywę ze wszech miar cenną, godną popierania, i dlatego w lecie, w okresie upałów, ręką własną ten dąbek podlewałem, spodziewając się, że może umknąć uwadze tych, do których obowiązków podlewanie tego dąbka może należeć. Stefan Lewandowski był 19-krotnym rekordzistą polskim, wielokrotnym mistrzem Polski, był dwukrotnym olimpijczykiem z olimpiady w Helsinkach i olimpiady w Rzymie. W 1959 roku jego wynik na 800 metrów otwierał listy światowe, czyli był najlepszym 800-metrowcem na świecie i czwartym biegaczem na 1500 metrów na świecie. Jednocześnie, no, będąc tak wspaniałym sportowcem, studiował na Pomorskiej Akademii Medycznej, zdobył tytuł doktora. Stąd przydomek jego latający doktor. I tutaj na tym napisie, który jest pod jego nazwiskiem, jest napisane pseudonim latający doktor, bo tak nazywano go na całym świecie, bowiem fruwał samolotami na zawody, no a był doktorem medycyny. Po skończeniu kariery pan Stefan Lewandowski wyjechał z Polski, prowadził w miejscowości Hamm w Niemczech Zachodnich klinikę ortopedyczną, sławną klinikę ortopedyczną, której był właścicielem, i w tej klinice ortopedycznej leczył sportowców, także polskich sportowców. Między innymi leczyła się tam Grażyna Rapsztyn, Teresa Lsukniewicz, a także mistrz olimpijski Bronisław Malinowski. Ludzie chcą uczcić tych słynnych Szczecinian, nie mieli do tej pory gdzie, i dzięki tej idei drzewek mają szansę położyć znicz i uczcić ich pamięć, tak jak jest to w tym miejscu. Myślę, że ta idea, którą wymyślił Andrzej Łazowski i ci wszyscy, którzy byli z nim, to fantastyczna zupełnie idea i wymaga tylko wsparcia. Ksiądz arcybiskup Kazimierz Majdański przywiózł ze sobą swoją własną duchowość, doświadczenia wiary heroicznej, doświadczenia traumatyczne obozów niemieckich koncentracyjnych, obozów Dachau w Oranienburgu, w Monachium w latach 70. podszedł w sali sądowej do swojego bezpośredniego oprawcy i przebaczył mu tak w sposób ewangeliczny. Doświadczył okrucieństwa ze strony Niemców, funkcjonariuszy ówczesnego systemu, a równocześnie to on budował tutaj jakieś mosty pojednania. Zostało to zresztą docenione przez najwyższe władze Republiki Federalnej Niemiec. Był człowiekiem wymagającym od siebie, wymagającym od innych, w pełni zaangażowanym. Podkreślał często, że wrócił tu Kościół, bo wróciła Polska. Wrócił Kościół katolicki po 400 przeszło latach na Pomorze, wrócił do Szczecina. Święty Augustyn napisał, że pamięć jest takim spoiwem duchowego życia człowieka. Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek operację umysłu bez udziału pamięci. To, co powiedział Augustyn w odniesieniu do pojedynczego człowieka, ma też swoją wagę w
odniesieniu do społeczności. Społeczność też żyje duchowo dzięki takiej, byśmy powiedzieli, zbiorowej pamięci. I dobrze jest, jeżeli ta zbiorowa pamięć znajduje takie właśnie potwierdzenie materialne. Bardzo się cieszę, że ta inicjatywa trwa. Cieszę się, że tylu ludzi zostało w ten sposób upamiętnionych. Kiedy stoję tutaj przy drzewku pamięci Wiesława Maniaka, to pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, to to, że gdyby nie on, mnie nie byłoby tutaj w Szczecinie, bo ja przeprowadziłam się do tego miasta, między innymi dlatego, żeby trenować na stadionie jego imienia. Ale też drugą myślą jest to, że nasze kariery sportowe były bardzo podobne. To, że ten nasz największy sukces olimpijski to czwarte miejsca, niby nielubiane przez sportowców miejsca, bo zaraz za podium, ale z drugiej strony ogromny sukces. Też początki kariery, wtedy kiedy byliśmy dzieciakami i decydowaliśmy o tym, że będziemy sportowcami, były bardzo podobne, bo wtedy, gdyby ktoś na nas spojrzał, ja, herlawa, chuda dziewczynka, a pan Wiesław Maniak, niski i krnąbrny chłopak, nic nie wskazywało na to, że będziemy kiedyś sportowcami, którzy będą startować dla Polski, będą zdobywać medale dla naszego kraju. Mam nadzieję, że spośród tysiąca osób, które odwiedzają szczeciński cmentarz, choć jedna stanie tutaj przy drzewku pamięci Wiesława Maniaka i przypomni sobie jego historię o to, jak mimo wielu przeciwieństw bardzo mocno walczył o swoje marzenia, no wtedy pomyśli, że skoro jemu się udało, to ja też spróbuję. W Szczecinie jest wielu kibiców sportowych, którzy pamiętają emocje, które towarzyszyły jego biegom sprinterskim na Igrzyskach Olimpijskich. Ja jestem zwolenniczką tego typu idei, bo chodzi o to, żeby pamiętać o ludziach ważnych dla nas, o ludziach, którzy przyczynili się do tego, jak wygląda nasza przyszłość. To, że ja jestem tu w Szczecinie, to zasługa Wiesława Maniaka. I chociażby dlatego dla mnie ważne jest to, że to drzewko tutaj stoi. A przychodząc co roku i oglądając, jak rośnie, to też we mnie serce rośnie, że był taki wielki człowiek tutaj u nas w Szczecinie. Należała do tej wąskiej grupy artystów, a artystek już na pewno, od której można było powiedzieć, że była na pewno była malarką. Nie, że malowała obrazy, tylko była malarką. Że miała swój świat, bardzo określony sposób przedstawiania rzeczywistości. W tej całej tutaj budowanej historii Szczecina, a ona się budowała z tych różnych wątków, różnych losów, to ten wątek artystyczny na pewno przez nią został bardzo mocno podjęty i jej obecność w środowisku w Szczecinie nie była nachalna, była permanentna. I przecież ona uczestniczyła w Arsenale. To była dla artystów impreza niesamowita, bo to był taki pierwszy manifest młodego pokolenia. Brał udział w pierwszych festiwalach malarstwa współczesnego. Wielu po tym jego wersjach. No i oczywiście miała swoje indywidualne wystawy. Brał udział w wystawach środowiska w kraju, poza granicami. Miasto nie zawahało się, żeby uszanować jej pamięć właśnie posadzeniem drzewka pamięci. Sama ta idea jest czymś bardzo pięknym, bo to nie jest jakiś spisz, jakiś kamień nieprawdopodobny. Drzewo to jest symbol życia. One zapuszczają korzenie, tak jak każdy z nich zapuszczał w tę ziemię swoje własne, jakieś tam również korzenie. Mariana znam jeszcze z czasów studenckich, bo on studiował, już był na czwartym roku, jak ja zaczęłam studia i jeszcze 2 lata wszyscy studiowaliśmy i on już podchodził do dyplomu i później ta grupa wyjechała do Szczecina, ja jeszcze kończyłam.
ale ponieważ on tu miał żonę już ze swojej branży, z tej samej pracowni, jak się zapoznali i w ten sposób z tym zasobem twórczości, która została już w pracowni u profesora Studnickiego zaczerpnięta, z tym przyjechali tu. No i tu tworzyli właśnie to nowe zasiedlenie i zastrzyk plastyków. Z tym, że tu bardzo ciężkie warunki zastali materialne, ale jakoś wybrnęli z tego wszystkiego. I to trwało te ćwierć wieku jego twórczego życia, które było bardzo intensywne i bardzo twórcze, bo nie zmarnował czasu, bo to był człowiek bardzo rzetelny, solidny, bez nalogów i przejęty swoją pracą artystyczną. Jego prace znajdują się obecnie w muzeach narodowych w Szczecinie, w Bydgoszczy, Koszalinie, w Słupsku, Danii, w Niemczech, Francji, USA i w Brazylii. Piękna inicjatywa sadzenia drzewek pamięci, bo nie wszystkie możemy utrwalić tutaj na naszym cudownym cmentarzu. Ta myśl jest doskonała i świetna, która nie pozwala nam zapomnieć, a trwać stale w tym przekonaniu, że tu byli, tu tworzyli i tu dalej są z nami. Pracowała nad zorganizowaniem życia na Pomorzu Szczecińskim. Była inicjatorką szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody i wycieczek z młodzieżą po kraju. Pierwsze koła szkolne Ligi Ochrony Przyrody to właśnie działalność pani Ireny Szydłowskiej, jak również bardzo zaangażowała się w pracy koła przewodników. Była po roku 1957 prezesem koła przewodników. No to był krótki okres jej działalności. Natomiast do roku 1973, mieszkając w Szczecinie, działała turystycznie i również młodzieżowe wycieczki w Tatry podczas obozów letnich prowadziła. Drzewko poświęcone pani Irenie zostało posadzone w 2000 roku. Swoje ostatnie lata spędziła w domu weterana w Poznaniu i nawet po swojej śmierci chciała być użyteczna dla społeczeństwa, zapisując swoje ciało do badań medycznych. Irena Szydłowska jakby została zapomniana, więc to drzewko i ten cokół, którego jeszcze po 5 latach nie ma, będzie jedyną w zasadzie pamiątką po tej osobie, która przez 29 lat, czyli 1/3 swojego życia, poświęciła tej ziemi szczecińskiej. Pan profesor Pilawski to wybitna postać w środowisku szczecińskich lekarzy. Pan profesor był założycielem i opiekunem Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Potrafił współpracować ze studentami na bardzo wysokim poziomie. Pamiętam, że wówczas w tym okresie pan profesor zasłużył się niezwykle, rozwijając ten ruch studencki, naukowy. Miał bardzo wiele sukcesów jako opiekun, sukcesów nie tylko lokalnych, krajowych, ale również i zagranicznych, ponieważ występowaliśmy z naszymi pracami naukowymi na rozmaitych zjazdach studenckich towarzystw naukowych i w Polsce, i za granicą. Potrafił zjednywać sobie ludzi, zwłaszcza ludzi młodych asystentów, i dzięki temu stworzył wspaniały zespół w Klinice Ginekologii Operacyjnej. Zespół ludzi, którzy z prawdziwym oddaniem i pasją wykonywali swój zawód, zawód ginekologów, szczególnie ginekologów operacyjnych. Drzewka pamięci są wyjątkowo ciekawą inicjatywą,
upamiętniającą tych wspaniałych ludzi, którzy związani byli ze Szczecinem, którzy z rozmaitych powodów zostali pochowani na innych cmentarzach. Warto tutaj podziękować inicjatorom tej pięknej akcji, szczególnie panu Andrzejowi Łazowskiemu, który się tutaj przyczynił ogromnie do powstania tej inicjatywy. To co jako kierownik zakładu farmakologii. To było, proszę pana, to było za czasów Gomułki jeszcze. Zacząłem u niego w ogóle swoją pracę zawodową. To był człowiek tamtej epoki. Wielki człowiek, dosyć otyły, z otubalnym głosie. Opieprzał nas znakomicie, wszyscy się go bali. Wszyscy młodzi się go bali, o tak. Bo starsi to już nie, bo wiedzieli, że się śmieje z tego. I śmiał się. A co najciekawsze, potrafił się śmiać sam z siebie. I to było najpiękniejsze w nim, to, że on potrafił sam z siebie się śmiać. Pamiętam ją jako osobę bardzo zdyscyplinowaną w stosunku do siebie, w stosunku do studentów. No, na pewno wszyscy mieliśmy respekt przed panią profesor. Zawsze była decyzyjna w stosunku do pacjentów. Nigdy nie miała chwili zawahań nad decyzją. Myślę, że mieliśmy do niej wszyscy bardzo głęboki szacunek. Czasami jak wpadała na ćwiczenia, żeby sprawdzić, co robimy, żeby sprawdzić asystenta, no to wszyscy mieliśmy respekt i decyzyjność do pracy od razu. Wykształciła kilka pokoleń, bo to były lata 50. Ja natomiast w końcu lat 60. ja zdawałam egzamin chyba jako ostatnia w jej karierze w Szczecinie. Najbardziej zapamiętałam ją z okresu egzaminu dyplomowego, ponieważ pani profesor, oczywiście po wszystkich pytaniach, na które starałam się odpowiedzieć, wydawało mi się, że nawet dobrze, po wszystkich pytaniach i odpowiedziach zaproponowała mi pracę w zakładzie chirurgii. Można powiedzieć, że profesor Stelmach był takim wizjonerem. Miał pewne wizje, które zrealizował, są nadal realizowane przez jego następców. W 2000 roku był właśnie pomysłodawcą i z tym wyszedł razem ze współpracownikami z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego, aby w Szczecinie powstało Centrum Nauki. To było prekursorskie na skalę krajową. Profesor zrealizował tutaj ze współpracownikami Eurekę i to w kilku wydaniach. I to też byliśmy jednymi z pierwszych w Polsce w zakresie wykonania i bardzo oryginalnych i ciekawych eksponatów. Była Eureka Ruchu, która znajduje się w Muzeum Techniki i Komunikacji, też z bardzo oryginalnymi i pomysłowymi doświadczeniami. Kolejna z wystaw to była astronomiczna Eureka. Ona dalej funkcjonuje pod tarasem widokowym w Muzeum Narodowym. Kolejna z wystaw związana z programem, jaki był ogłoszony, dotyczący energetyki jądrowej, to była wystawa atomowa Eureka. Od tej strony takiej popularyzującej dokonał niezmiernie dużo i za to jesteśmy mu wdzięczni. Ta pamięć o nim przejawiająca się tutaj w tym drzewku, bo możemy tutaj przyjść i tak wspomnieć profesora, gdyż jest pochowany we Wrocławiu. Idea wspaniała, gdyż przy tych drzewkach to nie tylko, że powspominamy, ale drzewo to będzie wzrastać, będzie też dostarczać nam to, czym my żyjemy, czyli tym tlenem. To jest taki dodatkowy element związany z tym, że odchodzi ta osoba, ale coś pozostaje, coś wzrasta i pozostaje ta pamięć po nich. My odejdziemy, ale zostaną te drzewa, które będą żyć bardzo długo, kilkaset lat.
Miałem ogromne szczęście, będąc studentem, słuchać wspaniałych wykładów profesora Kazimierza Stojołowskiego, a później być jego asystentem. Był bardzo zaangażowany w budowaniu Akademii Medycznej. Zresztą objął zakład anatomii patologicznej w 1948 roku wraz z powstaniem Akademii Medycznej. Rozwinął bardzo patomorfologię w zachodniopomorskim. Wykształcił szereg patomorfologów, między innymi profesor Wojkę, profesor Dominiczak, profesor Krygier-Stajewska, Parafiniuk, pani Urasińska, profesor Hosia i inni. Profesor Stajewski był długoletnim prorektorem, początkowo do spraw klinicznych, a potem do spraw naukowych. Troszczył się o rozwój wyższych uczelni w Szczecinie. Często powtarzał, w polskim Szczecinie musi być polski uniwersytet. Był bardzo zaangażowany, był odważny, szanowany. Między innymi w czasie, w okresie stalinowskim potrafił powiedzieć pewną dezaprobatę i kłamstwo. Był wspaniałym człowiekiem. Koncepcja sadzenia drzewek, dębów długowiecznych na cześć naukowców Szczecina jest w moim przekonaniu wspaniała. Naród czy społeczeństwo, które nie dba o swoją historię, umiera, go nie ma. Wszystko zaczęło się właściwie w roku 1957, kiedy operetka gliwicka przyjechała gościnnie do Teatru Polskiego. Graliśmy właśnie na scenach Teatru Polskiego. Spotkała nas wielka radość. Publiczność przyjęła nas wręcz entuzjastycznie. I wtedy właśnie nastąpił taki moment, że dyrektor Wajda i Jacek Nierzychowski postanowili stworzyć Teatr Szczeciński. A dlaczego nie? Niech będzie operetka w Szczecinie. No trudu było co nie miara. Od strony administracyjnej zajął się tą sprawą Nierzychowski, a od strony artystycznej Wajda. Zdobyli w jakiś tam bardzo trudny sposób salę na Potulickiej w milicji, to znaczy były pomieszczenia, nie sala, pomieszczenia. Remont, mówiąc krótko. I pierwsza premiera odbyła się Cnotliwej Zuzanny 31 grudnia 1957 roku. Dach był niewykończony, budynek również, śnieżek sypał, panie wydekoltowane na scenie, na widowni wszyscy w futrach, bo zimno, nieopalane, ale wszystko to przeżyliśmy, ukochaliśmy to miasto, ukochaliśmy nasz teatr. Nastąpiła praca dyrektora Wajdy. Zaczął angażować wspaniałych ludzi, wspaniałych realizatorów i chyba oddał temu teatrowi serce. To była jego pasja, to było jego życie i zawdzięczamy mu naprawdę bardzo, bardzo wiele. Do dzisiaj należy do naszych najpiękniejszych wspomnień. Jerzy Zimowski to była bardzo znacząca postać, nie tylko w skali regionu, ale w skali w ogóle Polski. Był człowiekiem niezwykłej inteligencji, wielkim erudytą, prawnik z zawodu. Był politykiem po stronie dialogu. Wybitny działacz Solidarności w skali ogólnopolskiej. Człowiek, który kierował biurem prawnym Solidarności MKR-u, czyli Zarządu Regionu, w 1980-81 roku, internowany 13 grudnia 81 roku, zwolniony z internatu jako jeden z ostatnich z internowania 23 grudnia 1982 roku. Człowiek, który po wyjściu z internowania zaangażował się w pracę podziemną, pisywał do grota, pisywał do obrazu, do innych podziemnych wydawnictw, a od
gdzieś połowy 1984 roku zaangażował się jako doradca kierownictwa podziemnej Solidarności w regionie Pomorza Zachodniego, czyli Rady Koordynacyjnej NSZ Solidarność Pomorza Zachodniego, której ja przewodniczyłem. Był niezwykle aktywny. W 1988 roku, w czasie strajku w porcie, Zimowski wspólnie zresztą z Michałem Pazieskim redagował podziemny informator strajkowy, ale także utrzymywał telefoniczną łączność z Biurem Solidarności w Brukseli, konkretnie z Jurkiem Milewskim. Wreszcie był takim emisariuszem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ Solidarność z sierpnia 1988 roku, oczywiście regionu Pomorza Zachodniego, do Gdańska, do Lecha Wałęsy, któremu przywiózł pełnomocnictwo Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących odzyskania przez Solidarność prawa do legalnej działalności. Myślę, że ci ludzie, którzy dłużej zamieszkiwali w Szczecinie, jak na przykład Zimowski, a zaznaczyli się na szczecińskim krajobrazie, czy w ogóle polskim krajobrazie, że oni powinni znaleźć w tym mieście jakoweś upamiętnienie. Myślę, że jest to inicjatywa dobra i wydaje mi się, że Jurek Zimowski ze wszech miar zasługuje, aby istniał w ramach tego przedsięwzięcia.